Dzień dobry, ja jestem Nerwarian. Kolejny assassin, kolejne testowanie, ale niestety wylądowałem na Illicary. Ale wziąłem Steel Blankę, także. No cóż, pokażemy na co ją stać. U przeciwników też nie ma Illicary, także spokojnie. Nie jest to tak bardzo trollowate. LeBlanc też całkiem sporo zmieniona. No niemalże no wszystko się w niej zmieniło tak naprawdę. Znaczy, zamienili pasywkę z ulti. Ale spoko, to zaraz wam wszystko wyjaśnię oczywiście. Ale no po prostu kolejny jungler. Kolejny, Boże, kolejny assassin, który jest zmieniony. Nagrywamy sobie na streamie. Oczywiście. Więc się wszyscy witają. I let's do this. O, widzę, że mam tutaj Steam otwartego. Niech tego wyłączę. Ktoś nam się nie ładuje. Nie chcieli mi oddać mida ani topa, skubańce. Prosiłem ładnie, ale niestety wylądowałem na AD Carry. Kijowe. Jeszcze tutaj taka ciekawostka, że teraz będzie coś takiego w sezonie 7, że jak gracie solo albo duo, albo też flex, nieważne, po prostu jak się zapisujecie do kolejki, to będziecie mogli sobie wybrać jedną rolę, której nie chcecie grać. Czyli na przykład, jak chcecie grać dżunglę mid, to możecie sobie odznaczyć supporta i wtedy na 100%, nawet jeśli jest autofill, nie dostaniecie supporta. Takie coś będzie wchodziło. Czy to w sezonie 7, czy to w presezonie, jeszcze nie jestem pewny. Ale nie było autofilla i dało mi. Znaczy, zazwyczaj jest ten znaczek autofill, prawda? Ale nie, może najwyraźniej teraz nie będzie tego znaczku? Cholera wie. Nie wiem, nie wiem. Ale proszę oczywiście zostawić kciuka, suba, jeśli go nie macie, i życzę miłego oglądania nowej LeBlanki. Nie wiem, czemu tak na tej PB się długo ładują ludzie. Cały czas tak długo to trwa. Może zagramy tą Adele LeBlankę, co ostatnio gościu grał. Jest taki gość na łeście, ostatnio z nim grałem. 300 gier LeBlanką. I gra Adele LeBlankę na topie, pod Fervor, cały czas. Robi Trinity Force'a pierwszego i coś tam dalej. Dobra, co to w tej LeBlance pozmieniali? Po pierwsze, pasywkę zmieniano na zasadzie coś w stylu poprzedniego Q, powiedzmy. Czyli po prostu jeśli sobie oznaczycie. O Jezu, wyleciała mi na drugi monitor myszka. Jeśli oznaczycie sobie kogoś za pomocą W, to później po 1,5 sekundy, jak uderzycie Q, to zadaje po prostu większy damage. Tak to działa. Ewentualnie też działa coś takiego, i nie wiem, czy to jest specjalnie, ale chyba. Jeśli dajecie E i to E wybuchnie, to też wbijacie pasywkę. I tutaj z levelami wzrasta ten damage. Jak widzicie, na biało jest ten. Na biało jest liczba, czyli jeśli coś jest na biało, to znaczy, że z levelami wzrasta. No i oczywiście przelicznik jest pod AP. No to nic dziwnego chyba. Co 5 sekund maksymalnie na jednym tym, na jednym targecie. No i tyle z pasywki. Dalej Q działa tak, po prostu wysyłamy kulę i jeśli jest założony ta pasywka, zazwyczaj z W się to wbija, to wtedy to Q się rozprzestrzenia na wszystkie oznaczone targety. Czyli coś jak E plus Q Ryza, możecie kojarzyć. Tutaj podobny motyw zrobili. E jest cały czas takie samo, bez zmian, łańcuszek, który po ilu? Po 1,5 sekundy daje snera po prostu. I co ciekawe, to jest właśnie, że ten łańcuszek triggeruje wam pasywkę, jeśli tylko utrzymacie na łańcuszku gościa. I ulti się zmienia totalnie. Ulti teraz będzie, tak jak powiedziałem, troszkę się zmienia. Znaczy, no, że pasywka przechodzi na ulti, ale jest totalnie inna. Po prostu mamy coś takiego, że mamy cztery jak gdyby opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że używamy R i drugi raz R i tworzymy klona swojej postaci i ten klon sobie chodzi, jak on tam ma totalnie ochotę. Może zbierać damage, ale chyba jeśli się nie mylę, nie zadaje obrażeń. Chociaż może i zadaje, nie jestem pewny, raz do końca nawet. Sprawdzimy to później. I mamy trzy opcje, czyli oczywiście tak jak wcześniej. Zadajemy sobie na przykład RQ i wtedy nasz klon wypuszcza drugie Q zadające więcej obrażeń. Tak samo jest z W, czyli W jest tak samo jak wcześniej, że tak powiem. I E jest też na tej zasadzie, że tworzy klona, który wypuszcza łańcuch też. I tyle. I tak to działa w sumie. Aha, ten klon, który powiedziałem, że można go stworzyć, jest raz na 2,5 minuty. I jak tworzycie klona, to on nie zabiera. Nie zbija cooldownu, że tak to nazwę. O. Tak to działa. I teraz trochę się zmienia ta LeBlanka. Bo jak wcześniej właśnie oznaczaliście sobie z Q, prawda? Zaczynaliście QW trade, a teraz będzie tak. Zobaczcie na to. Dajecie W, oznaczacie i teraz jak dajecie Q, to się rozprzestrzenia na tych wszystkich, które były oznaczone. Także teraz dajecie trochę zmienia na tej LeBlance. Że nie robicie QW, tylko dajecie WQ. Tak się to teraz pozmieniało troszkę na niej. I zastanawiam się, czy się nie będzie teraz czasem maksowało Q, z tego co tak patrzyłem przez chwilę przynajmniej. I pyk. Coś takiego. Tak to działa.
Tak działa LeBlanc teraz. Nie rzucaj kamienia. A masz ku. A masz. Co, lecimy z nim? Dawaj. Dobra, nie wiem czy to było konieczne w sumie. O, zostaw tą kawę! No nie! Dobra, o, ratuj mnie! Tarcza! Dobra, żyj, okej, nie masz. Co dam ciastko, jest okej. Dobry, LeBlanca na ID carry. No to działa. Co mogę później tak, nie? Oznaczamy. Pyk. I patrzcie. Wszystkie, które są oznaczone, zostają z tego Q. Taki ciekawy motyw. No, jak mówię, przypomina strasznie tego. To E plus Q Ryza, prawda? Strasznie przypomina. Jak się zastanawiam, a może bym tutaj zaszalał Medjaję? Czy ja mam na Medjaję? Nie, brakuje mi stówkę. No to nie. Albo zróbmy tak. I zróbmy do Morelki. Tak zróbmy. Dobra, wezmę sobie ciastko jeszcze. Będzie cudownie. Okej. Okay. Tak, to są rankedy. Jak możecie na czacie, to zadawajcie pytania a propos tej LeBlanki, okej? Okay? Że nie chcę, żebym czegoś przegapił po prostu i chcę, żeby wszystkie informacje za... No, wszystko pokazać, ale no wydaje mi się, że chyba wszystko powiedziałem. Takie mam wrażenie. Starałem się jeszcze co do tego damage'u LeBlanki, bo w poprzednim meczu miałem wrażenie, że ten klon mi zadał obrażenia. Nie wiem, trzeba by to sprawdzić teraz. Pik, kio. Niech słodko. Zastanawiam się nad tym maksowaniem skilli właśnie. Teraz to udało się pokalkulować na w miarę szybko. A wcześniej maksowałem Q, wydawało mi się całkiem spoko to. Ta opcja. Prawie trafiłem. Dobra, maksuję. Oznaczyłem go? Chyba nie. Aj, no nic. Czy ktoś dostał buffa z Shakera? Dostał Reda. Okej, okay, muszę go zabić teraz. Czy co on robi? Pijany albo nic pełno rozumu. Co to miało być? A z tego W oczywiście można cofać cały czas, tak jak było wcześniej. I tak samo z Erki też będzie można było cofać. Co za nowy ward w sklepie? To jest control ward, który nie ma. Znaczy nie masz pinków, to jest zamiast pinka po prostu teraz. Zamiast pinkersa. Dobra, zastanawiam się. Czekajcie, cały czas rozkminiam. O, widzicie, teraz za wcześnie dałem to Q, się nie rozprzestrzeniło. Zacznę do bazy. Chwila. Mana koszt i damage. Cooldown się zmniejsza, damage jest większy. Kurczę, no nie wiem. Hit, zostawmy to W może. Wcześniej maksowałem Q, wydawało się spoko, ale to... Nie wiem, kurczę. Weźmy tego, śmiesznego. Co do tego warda? Jeśli go postawicie, to ten wart... czy ktoś tutaj postawił tego warda? Nie. Ten wart wyłącza tamtego warda i daje nam wizję. To jest taki pink ward, tylko już nie wykrywa niewidzialnych po prostu. I kosztuje 50 zł. Tak to działa. Te zmiany wejdą 8 listopada na serwery dopiero. Uuu, shit. No i też tutaj double kill dla mnie jakiś. Dobra, dobra, fajnie, fajnie. On sobie zbiera te... Zobaczymy, czy jest tu jakiś wart? No akurat nie ma. O, no to nie była dobra decyzja. Okej, okay, oszukałem. Sneaky piki. Mam Reda, więc muszę to wykorzystać. No chodź. No be, chodź się pobawić. Tu jest wart. Szkoda, że tego śmiesznego warda. Dobra. Okej. Okay. Czyli nie poczekałem w ogóle na pasywkę, ale no mniejsze. Zabiłem, zabiłem. Nie ma co drążyć. A za chwilę mam się odpalić to ulti na 6 levelu. Tam są ciekawe rozkminy na tym. Ciekawe, ciekawe. Postaram się w miarę zaprezentować to ulti na zasadzie tego klona. Bo to dajecie R, później dajecie drugi raz R i wtedy macie tego klona. Stawiacie go w miejscu, tylko on ma jakiś taki zasięg. Do końca też to jeszcze rozkminiłem. Ale spokojnie. Poznamy to wszyscy razem. No, Wavekeeper cały czas jest w porządku tą. O, LeBlancom, daję radę, cały czas. Czy możesz pokazać? Tak, można pokazać jaki się ma ping. No ale to będzie dobra za 3 tygodnie. Dobra, chcę sprawdzić. Pek, dajemy R-kę, dajemy drugi raz R-kę. Czy ta LeBlanka coś robi ciekawego?
No nie bardzo. No i coś takiego. A nie, jest tutaj. O, zadała damage? Nie zauważyłem. Rozprzestrzeniło się. Mam cię. Okej. Widzieliście? Dałem ten, dałem W, a później dałem Q w innego miniona, a i tak przeskoczyło na tego, bo był oznaczony. Najsik. Najsik, najsik. No, wykorzystanie R-ki nie było zbyt piękne. Ta R-ka trochę teraz działa jak ten, jak R-ka karmy. Że przez jakieś tam następne kilka sekund musicie użyć czaru, inaczej się papsuje. Tak to działa. O, naprawdę? Dobra, ja sobie pierwszy turet. Idź mi stąd, karma. Odejdź. Spadaj. Dobra, dzięki, narka. 650 golda dla mnie. Dziękuję bardzo. Ty co jest? Poleciało to? Coś by się tu nie zgadzało. Poleciało drugie ten? A w sumie to tak aż dużo tak obrażeń nie robi. Albo skopałem combo. Albo nie wiem. Nie jestem pewny do końca co się stało. Weźmy tak. A co komu buty? Prawda? Dałem R. Dałem Q, R, Q. Ale trochę mało obrażeń zadało. Aha, bo Negatron Clone. Dobra, może dlatego. Albo nie trafiłem, albo tak mało obrażeń, bo Negatron Clock. Podarwie. Poleciało? Dobra, czyli po prostu Negatron Clock, okej. Tak się zdziwiłem, że tak mało obrażeń, no ale to miałoby sens. Miałoby sens. Idę, 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 idę. Nie bój się, Shakero. Tum, tum, tururum, tum. Seblu. Dzięki. To jest taki. Tego nie dostanę. Okay. O, Malefied Ulti. O, nie odbiło się do tego Malefighta. Czyli najwyraźniej jest. O, jakieś ograniczenie na to. Na to wszystko wskazuje. Bo mieliśmy oznaczonego tego Malefighta, ale był za daleko najwyraźniej. Okej, okay, tego nie byłem świadom. Jaki jest cooldown? 37. Ale sobie mam 30% tego. To nie do końca jest tyle. Nie, nie warto, nie warto. Szkoda staków na jakiegoś barda śmiesznego. A ile kosztuje obie buty? Czy ja chcę Lucidity? Chyba nie, nie. A, jestem na wardzie. Okej, okay, rozumiem przesłanie tego Q. Oj. O! Oh. Za ile? Bumerang za 200? No nie, to było głupie. Bardzo głupie. Będę sobie ZDR-y. A, bo wtedy miałem blue, dlatego miałem 30. Okej. Okay. Spoko. O, wziąłeś Drake'a, Infernala. Kijowo. Myślałem, że sobie go zabiję na kombosa. No, nie udało mi się. Niestety. Można to podwójne, ten skok cały czas robić. No problemo. Teraz mam cały czas włączoną tą R-kę, dlatego żeby... Bo, że tutaj jest to ten zielony... Zielony znaczek. To oznacza właśnie... A tego klona śmiesznego, którego wcześniej wam pokazywałem. O ty! Dobre! Dobre, dobre! Co powiesz na to? Nie za wiele. Pyk. Nie, nie, nie. Mój Nemezis. Dobra, nie do końca wiem jak to zrobiłem, ale weszło, okej, okay, spoko. Coś poklikałem, jakieś różne klawisze i pykło. To jest coś się zmyla to ulti trochę, bo zmieniają się kolory, umiejętności. Daj się da. Dzięki. Dobra. Zostaw to moje. Spadaj. 525 golda, nie 600. Tutaj? Nie, tutaj się dostaje 650. Dostajesz 525 plus 125. Tak to działa. Przyjrzyj się następnym razem. Do końca.
Ten blue będzie mój. Takie mam wrażenie, że to W ma chyba mniejszy zasięg niż wcześniej. Czy źle mi się wydaje? Nie wiem. R plus, no to no, można zrobić coś takiego. Można, można, no, ale po co mam to robić, jeśli ma 2,5 minuty cooldownu? Już sobie można niby ten kombos zrobić tak jak dawniej, QW. O nie, no weź, no nie. O, ty gnoju. Padniesz? O, już dam kontrol, żeby wydać ace 2K. Przyzwyczajenie. Ej, 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 ej. Co, jaki BS, ziomek? Jaki BS? BS-y to masz, kurde, w Counter-Strike'u. Oczywiście chodzi o bullshit. Witam. Pozdrawiam. Czy to jest red buff? Nie ma. Może zgarnę tego barda. No powinien się chcieć przejść. O nie, duchy, spadaj. Oszukane duchy? Oszukane. O kurczak! No dobra, no, nie ma w ogóle HP, dobra. Zdziwiłem się, że aż tyle obrażeń, ale chyba nie powinienem. Myślałem, że aż tak szybko go zabiję. No ale wariując na to, że gościu nie mam nic, no to w sumie. Mogę wyczekać takiego, żeby się rozprzestrzeniło. W sumie ciężko, jak mam 12-1, nie stompować, prawda? Okej. Okay. Czy jest sens wojt staffa? A, weźmy. Zazwyczaj się nie bierze tego wojt. Znaczy, bierze się wojt staffa wtedy, kiedy ktoś tam ma jakieś coś. Będzie rezistowego, ale nie, nie ma. A, I know. Spokojnie. Idę, lecę, pędzę, nie lękaj się. Co? Kurde, ten Abyssal Scepter. Myślałem, że więcej obrony zadam. Kupię. Pod który mam to? Tutaj, dobra. O. Tu jest Malafight, dobra. Malafight. Kurde, chciałbym zabić tego. W sumie Ignite cool go zabija, tylko że on się zmieni w bestię zaraz. Dobra, spadam. Nie warto, nie warto. Jest blue? Nie ma. Kieła. Spadaj z tymi duchami. Dobra, luzik. Dobra, idę wysadzać. No nie zdążyłem nacisnąć W niestety na czas. No nie, może nie padniesz. No nie. Znaczy, możesz nacisnąć szybko QW, tylko wtedy triggeruje ci tylko pasywkę, nie triggeruje ci tylko tego drugiego. No, nie można aż takiego szybkiego tego kombosa zrobić na tej leblance, no. Chyba, że... Znaczy, ogólnie jakby zaczynać kombosa to E, to by było idealnie. Takie mam wrażenie na tej leblance. Tak myślę. Szkoda, że nie zagrałem tutaj... Mogłem zacząć w sumie tą całą akcję od tego wypuszczenia klona, może bym coś zmylił. Że Malfet by zagrał ulti we mnie, kto wie. Kupić u ciebie sobie czy u kogoś innego? Co to za pytanie, oczywiście, że u mnie. Co to za pytanie, please. Dobra, muszę iść na tego bota. To ja nie zadaję aż takich dużych obrażeń, co nie? To nie jest aż tak silne W jak wtedy. Tak patrząc na te liczby, nie wiem, czy nie najlepiej jest używać RQ, tak szczerze wam powiem. Bo wcześniej, jak było to, co było, to... No zdecydowanie się najlepiej używało WR, prawda? Tak mi się wydaje, a teraz, no niekoniecznie jest to takie fajne. Zapraszam tutaj. To oznaczenie, co mieliście tutaj, to jest to oznaczenie pasywki. Nie będę się przesuwać. A czemu miałem E na cooldownie? No nie do końca rozumiem, co się tam stało. Dum dum dururum, dum, dururum.
Dobra. Gdzie jest Kha'Zix? O nie, no naprawdę, robiłeś cały czas tego Drake'a. Oj, mogłem zagrać znowu dwa razy R-kę, co nie? No niestety, kurde, nie bardzo jeszcze czuję tą LeBlancę. To po pierwsze, a po drugie ten ping. Fizz mówi, że nie ma obrażeń. Ho. Na Fizzie też są ciekawe zmiany. Pod R-kę i pod W są zmiany. Pod Q też zresztą, no. Aha, gościu mówi, że nie ma CS-ów, to dlatego, że ramował. Dlatego ma 58 CS-ów w 19 minucie. Okej. Dobra wymóweczka, gościu. Dobra. Ty, wypuściłem klona? Nie wypuściłem, dobra, okej. Niestety, no to było wszystko przez ping. Niestety, no. Cóż zrobisz, stary. Co zrobisz? Jeszcze Bluebi wziął, no nie! Po prostu no nie. Kto to wziął? Oś tu Kha'Zix, o ty gość. No nie, no i wezmę tego do offa. Okej. Musiałem wyczekać, aż Fizz padnie, żeby wziąć tego. Wziąć double buffa po prostu. Trochę chamsko, ale... Cóż. Taki mamy klimat. 13 stanków, ale bieda. Idę. To było QR-ku. No, co się zostało mi obrażeń, lol. Okej. Okay. Padł. No tak. Tak. Niefortunnie mu się spadło. Ajej. Niefortunny timing tak zwany. Okej. Okay. O lol, okej. Okay. Dobra, spadam. Czy nie spadam? Nie, no spadam. Nie ma co ryzykować. O, tego do nas sprzedam pewnie. To blue. Chodź ze mną. Może go wysadzę? Jest tam. A, chciałem to wziąć, kurczę. Lipa. Faliłem ulti specjalnie. Nie wiem, czy jakbym zagrał. Tylko nie wiem, czy moja R-ka. Na jakiej zasadzie ja wypuszczam tego klona? Muszę zaraz zasestować. Czy mógłbym zrobić tak, jak myślałem? Czy mogę? Co? Ty co jest? Moje kuni doleciało do niego? Bo co? Bo zniknął? Halo, Riot Games. What the. Ty, co jest? Od kiedy niewidzialność? O cholera, nie. Aj, okej. Okay. Przez niewidzialność ten nie dostaje damage'u z czegoś, co w niego jest wycelowane już, naprawdę? O co chodzi? Tak powinno być? Coś mi się tu nie zgadza. Coś mi się tu nie podoba. Bo miał, ile miał? 50 HP. Nie ma tego. Czyli jak rzucę w niego Q, załóżmy tą LeBlancą, albo Katariną, albo Malphite'em i on da R-kę, to co, to nie doleci? Aha, że podczas mojego kastowania się zrobił niewidzialny. I dlatego przerwało animację. Ale wydawało mi się, że już pocisk leciał w niego. To nie wiem, to może bym się przewidział. Trzeba będzie to zobaczyć później na nagrywce. Ewentualnie. Możliwe, że tam kwestia jakiejś sekund po prostu. A, wezmę sobie. No to RW nie jest takie dobre. Nie jest takie dobre jak tamto. Okej, wziął. Dobra, ale ja chcę buffa w sumie. Blue buffa bym chciał. Najchętniej. Nie tego red buffa. No chodź mi sprawdź. Ej, halo, karma. Aj, nie zdążyłem R-ki dać zdać. Ajej. Nie zdążyłem cofnąć. Myślałem, że mi się uda. No niestety, no to co mówiłem wcześniej. No niestety ping. Ping jest jaki jest.
Nie, na normalnym pingu myślę, żebym wycofał po prostu. O, nice. Zdążyłbym po prostu. A tak, to niestety, na tym pingu. Co ja chcę na ostatni item zrobić? Taka zagwostka. Zonie? Mogę zonie zrobić, żeby mieć sobie CDR-y. No. Tak zrobię. Mam książkę. Dobra, idę wziąć blue. Idziemy wziąć infernala. O, ja zanim miałem trzy infernale z rzędu, naprawdę. Głupie. Tylko raz użyłem tego ulti. Nie dobrze. Nie dobrze. Czemu taki wysoki ten ping? Bo serwery są w Ameryce po prostu. O kurde, ten Kazik będzie chciał tutaj skakać może? No chodź, no chodź. Dawaj, zapraszam. Został, stusił się. O cholera jasna. Co tam? To jest moje. Dziękuję bardzo. Ten, w ogóle ten łańcuszek nietrafiony. Coś pięknego. A weźcie to. Dobra, mamy to. Ogataczek. A ja to zabiję. Nie, ja nie pogardzę nigdy. Dobra. A, wezmę tego bota, cofnę. Wezmę sobie kodeks, wezmę sobie eliksir, tak myślę. Oznaczmy to wszystko. A, pooznaczane. Okej. Okay. Zabiłem na jedno W. Okay. Myślałem, że sobie oznaczę, żeby to skudobić, ale no najwyraźniej nie było potrzeba. Jak tam nowi asasyni? Mi się podoba, ale chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Pyk, pyk, pyk. No, cały czas tak można zrobić. Okej. Okay. Cały czas ten clear jest okej. Okay. Na leblance. O, nice, brawo. Zresztą ja mogę puszować w sumie, chociaż Kha'Zix jak przyjdzie. Może mnie nie wyjaśni, może ja jego wyjaśnię, co? Może być na redzie. Zrobię moje niespodziankę. Nie ma go na redzie. Gdzie on jest? Tam jest Gnar. No ktoś na tego bota musi iść, prawda? Prawda? Halo? Tylko nie może stanowić cały czas. Ej, no bez, gdzie oni są? Przewidujesz ludzi na PBE, Damian. Co ty robisz, kurde? Każdy tutaj gra byle jak. Gdzie ty Kazik Polas? Zostawiam. Kazik poszedł na topa w ogóle. Okej, okay, ciekawe. No. Awkward. To nie miało tak wyglądać. Nie, oni troszkę nie. Eliksir. Nie będzie spoko. Zastanawiam się nad jednym. Czy zasięg Q i RQ jest taki sam? Tego nie jestem pewny. Będę chciał to zobaczyć jeszcze. A, widzisz Barona? Fajnie. Good job. O nie, mam 5 stacków tylko. Ile kosztuje całe zdanie? Sprzedam za 900 to? O, sprzedam. Dobra, okej, okay, biorę to. No niestety, Magicka mi nie służy najwyraźniej. Sprzedajmy to w cholerę. I co, jakieś Ludena zrobię, czy coś w ten deseń chyba? Ciekawy flash. Dobra, idę mordować. Nie laguje ci w ogóle PPE? Nie no, no mam opóźnienie, mam 200 pingu po prostu. No to idzie się w miarę przyzwyczaić do tego. Ale no czuć to. Dlatego już 2 razy padłem od Malphite'a. O, wow, okej. Okay. Tak jakbym miał normalny ping, ten 40, jak na europejskich serwerach, no to bym wycofał po prostu z tego był, prawda? Ale niestety tu nie masz tyle czasu, czy no, masz takie opóźnienie, że nie masz tyle czasu na reakcję po prostu. Niestety. Czy ja wiem, czy taki nerf? Czy ja wiem? Leciał.
Przydałoby się stówka więcej jeszcze. Wezmę wilki na szybko. Okej. Dobra, to jest level ulti. No troszkę się nam moc zwiększa. Powiedzmy. No zobaczymy jak to będzie działało. Jeszcze blue bym sobie pobrał za minutę. Będzie spoko. Te homeguardy... Chwila. Ty, a czemu on ma homeguarda, a ja nie? Ty, co jest? W poprzedniej grze też nie miałem homeguarda. Zaraz muszę popatrzeć. Fizz? Fizz też nie ma. Czemu tamten miał? Co jest? Kupię. Halo, słucham ekspertów. Dlaczego nie miałem? A on miał. Słucham. A to Baron daje? Co? Serio? A rzeczywiście ma jeszcze Barona. Okejka, idę. Idę, idę, idę. Nie lękajcie się drużyna. Ale będę. Spokojnie. Nie musicie się lękać. A to jest Ampe Malphite w ogóle. No dobra. Te łańcuchy dopiero jak się striggerują, to zadają dobry damage, kurczę. Tak to przedtem to niekoniecznie. Nie ma jakiegoś super szału. Ten pierwszy... No pierwszy zadaje ile? 400 obrażeń. Jak wejdzie drugi raz, no... Aj, kurde, nie zdążyłem RW zagrać. No to nie było dobre. Nie patrzę, nie chyba za nie grałem w ogóle tam. Mi się wydaje. Czy ma damage Teleblanka? Ma, tylko że... Zmienia się styl gry, to... Nie. Zmienia się styl gry. Już nie jest taka jak wcześniej. Trzeba troszkę więcej po prostu pokombinować. Znaczy może nie bardzo się zmienia styl gry, tylko po prostu inaczej będą teraz kombosy robione po prostu. Tak myślę. No i trzeba trochę nie pograć, żeby poczuć ile masz damage'u i jakie te komba są najlepsze po prostu. To trzeba porozkminiać wszystko. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy to jest, jak dajecie Q i później RQ, to czy to jest Q plus R, że tak powiem? Czy jest to tylko, jak jest tu ten damage, prawda, z R-ki? Znaczy, moja postać wypuszcza Q, a klon wypuszcza to drugie, czy nie? Czy to jest jedno tylko? Tego nie jestem pewny. Że ta Katarina... O, na gównia. No, trzeba będzie ją nagównić teraz. Ups. Okej. Trochę jest kijowe to, że trzeba poczekać te półtorej sekundy. Nie masz tego burstu co wtedy, nie? Dawałeś wtedy kuwu i wypierdzielałeś gościowi za 1000 bułę w late game'ie. Teraz, jak zrobisz całą rotację, to może wtedy zrobisz 1000. Drake'a wzięli. Nie padł. No właśnie, zrobię teraz kombos. I co? I nic. A teraz taka LeBlanca 23.7 aktualna. Żeby to tak napierdzieliła. Ale tutaj patrzcie ile jest obrażeń. Jest 800 obrażeń z pasywki. Tylko że tą pasywkę nie jest tak łatwo wbić, bo trzeba poczekać półtorej sekundy. Kto cię będzie czekał półtorej sekundy na to, aż mu przewalić w ryję? No nie bardzo. No i była ta pasywka. Nie, to chyba nawet bez pasywki weszło. Mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, jeśli będzie taki dłuższy fight, to spoko, ale mam wrażenie, że Lemaka już nie jest aż tak bardzo bursterem, że tak ją nazwę. Co? A. Dobra, nie zauważyłem, że gościa ma Banshee Vayne. My bad.
No ile ten stun będzie mnie trzymał? Kurde, jakbym cofnął do tego, dał RW, to bym zwiał z tego. Damn it. Ten stun. Głupi. Głupie, głupie, głupie. Ale spoko jest opcja, że dajesz sobie łańcuch do kogoś, dajesz zonie, bo wtedy ten łańcuch robi ogromny damage i triggeruje pasywkę, prawda? Więc zadajesz damage po pierwsze przy załączeniu, po drugie przy wybuchnięciu po 1,5 sekundy i jeszcze pasywka wjeżdża. Więc sam łańcuch jest w stanie zrobić około, no ile, liczcie. 140 plus 354, no 600, 1200 plus pasywka pierdziela się za 800. No. Oczywiście musimy tam policzyć rezisty, prawda? Ale no, to jest kozackie. To na pewno. No, Ludena zrobię. I to. I zobaczymy. No, w teorii można dwa kafle zrobić, no ale wiadomo, że mamy coś takiego jak Magic Resist w tej grze. Więc tych dwóch kafli raczej nie wykręcisz, chyba że gościu no, nie, ma 30 Magic Resist, tak jak ja teraz. Po prostu. Idę po blue. Mam nadzieję, że mi zostawisz. Ej, daj, 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 give me. Come on. Zostaw. Nie wiem, że trapy same wezmą. Nie, 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 spokojnie. Dobra, dzięki, ziomek. What the f... Dobra, coś pomyliłem. Coś pomyliłem, nie do końca wiem jeszcze co. Coś tam było, ale nie wiem co to było. Bart? Chyba to był Bart. Troszkę się przestraszyłem. No, zróbmy to tak. Pik. Pik. Dobra. To było fajne. Kurczę, jeśli bym trafił tym, z tym śmiesznym łańcuszkiem, to dałbym zonie po prostu po tym. No, no. Ach, damn it. Jakby tylko doleciał. No, niestety. No gdzie jesteś, kościuwo? Dobra. U, zonia. Znaczy, flash. Gdzie jest ta Katarina? No, 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 o, shit, pokazałem się. Widziałem je? Dobra, chodźcie. Zapraszam. Nikogo tu nie ma. To było słabe. Jakie to było słabe. Go Baron, guys. Go Baron. Sobie wezmę blue już na szybko. Aha. Znowu nie trafiłem. Kurczę. Dobra. Musiałem się wycofać, bo jego ulti mnie zabijał. A nie mogę żarki zagrać, cholera. Oj! Po tym łańcuchu trzeba było zagrać zonie. Oj, to było głupie, no. Miałem pasywkę na nim. Czy zaznacz... no... Jeśli bym tylko zagrał tam zonie, to bym go zabił. Spokojnie. Tylko zoni tam brakowało. Bym gościa miał. Kiewa. Czy chcesz sprzedać buty? No niekoniecznie. No nie, nie chcę. Eliksir muszę odnowić. Co zrobił Kha'Zix? A co miał zrobić? A widzisz, co zrobił tego Edge of the Night. Nie, Edge of Night. A on nie ma w ogóle butów w 37 minucie dwójek, ojej. Za wariat. Jakiś bug Katarina niby? Ha. Używając ulta tworzyć klon, jeśli klikniesz dwa razy R, to wtedy jest klon. Tak to działa. Tego smoka, no nie chciałem im oddać. No i dorwał mnie. Mają wizję na mnie. Nie wiem po co w sumie zbieram tą farmę. Jak już mam full build, ale dobra.
No nie! Jak te łańcuchy nie wchodzą? Niemożliwe. A cholera? A, dzięki smoka jeszcze, okej. O, prawie trafiłem. Dobra, jeden. Dobra, mam drugiego. Trafiłem? O nie. Pasywka? No! Come on! Nie! Te łańcuchy mnie wykończą! No, przecież ona była 80 HP. Dawaj, dawaj go. Ale skocz w niego, zabijesz go przecież, gościu. Jakby tylko użył E na niego, a nie w... nie wiadomo co, to by go zabił. Dammit! Jakbym tylko zabił tą LeBlancę, to już bym później... Kurczę, jakbym to dobrze rozegrał, jakbym potrafił grać tą grę, to zrobiłbym tam pętę. Takie mi się wydaje przynajmniej. Ale niestety, nie udało się. Spokojnie, będzie lepiej. Patrzcie w ogóle ile są zabójstw w tej grze. 30, 10, 10. Ja pierdzielę. To są za statystyki. A, rację, miałem Ignite'a. O nie. Kiawa. No, mogłem zagrać tego Ignite'a, wystarczyło. Kiawa. No, to jest AP Malphite, dlatego tyle obrażeń zadaję. Na normalnym pingu bym spokojnie wyskakiwał, albo dawałbym zonie, albo bym tego W używał, żeby cofnąć. Ale na tym pingu nie da rady zareagować na ulti Malphite'a. Nie ma szans. Czy Kha'Zix zmieścił Blue? Zgaduję, że tak. A jednak nie. Fajnie. Zostaw. Nawet nie próbuj, gościu. Co? No we, no weź. Dzięki. Dobra, muszę zagrać w końcu dobry teamfight. Czemu nie wziąłem eliksiru od nowego? Nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzanie twarzą to nie bardzo troszkę. Te Banshee Veile mi się kurde nie podobają u nich. A, tam się są na midzie, dobra, cofnę. Myślałem, że oni coś będą kombinować, jak na ciekawe ulti. Trzeba przyznać, co nam zrobili Jace'a. Okej. Jace tam mało znaczy. Nie problem. Pom pom pororom pom. No, zagrałem zonie na Malphite'a, super było. Czy się opłacało? No i troszkę nie. Myślałem, że ktoś będzie zadawał obrażenie, jak ja daję zonie. Chyba i tu ulti Malphite'a, ale jednak się to nie za bardzo dało. Ten klonek na farze. Illuminati boxy niestety nie zadały tak dużo obrażeń. Kurczę, za każdym razem. Znaczy, mogłem chyba po prostu się wycofać za pomocą W, a nie zoni, prawda? Ale nie myślałem, że nie zdążę z W po prostu. Było głupie. To było głupkowate. A, w ogóle sprzedał te. Nawet nie ma butów. Ajajaj, okej. Dobra, fokus jest taki, żeby nie dostać Malphite'a ulti w Rey i zabić Kha'Zixa. Takie jest moje zadanie. Tam. Oszukać Malphite'a, zabić Kha'Zixa. A jeszcze Katarina, kurde, jest irytująca u nich. Ajajajajajajaj, a drużyna nie za bardzo pomaga z tego co widać. Niestety. Katarina klika R-kę. Już nawet nie, ona nie musi zbierać tych ost czy cokolwiek. Tylko kliknie R-kę w środku teamfightu i będzie wystarczająco w sumie. Ja w sumie tego Malphite'a można wysadzić w miarę szybko. Spróbuję to zrobić. Co jest? Aha, miałem po prostu. Dobra, nieważne. Okej. Okay. A, jakbym to utrzymał? Czemu skoczyłem do przodu? Miałem pasywkę na tym. Miałem pasywkę na Kha'Zixie, ale i tak on go chyba nie... Chociaż, nie wiem. Ta pasywka zadaje naprawdę dużo obrażeń. Zadałbym W. Zadałbym 500... Kurczę, no ponad 1000 bym mu zadał, ale nie zabiłbym go, nie? Nie, to było głupie. Jednak głupie.
Nie wiem, jedyne szanse na ogranie tego Kha'Zixa to jest ta, jak dam Q, E i dam Zonię. To wtedy powinienem go zabić. Teoretycznie. Ale praktycznie cholera wie. On w ogóle nie dodał punktu B w R-kę, prawda? Czy nie dodał punktu w Q? Nie jestem pewny. Kili. No ale kernąć kurde ciężko. Drużyna, dawaj, skupiamy się i ogrywamy ich. No tego Kha'Zixa takiego trzeba zabić. Resztę jakoś tam. Nie jest aż tak ciężko, bym powiedział Baron za chwilę. Oj, muszę tego generała zabić. Jezu, brak tych Homeguardów jest dziwny. Już myślałem, że padłem. No nie, puścił mi. Łańcuch mi puścił, no nie. Nie doleciałem. No, och. Bouncing Blade 1000 obrażeń z jednego Q. Okej. Void Spike 1100 obrażeń z jednego W? Nie, to było dwa razy. Czy to jest klon? Nie, to nie jest klon. Mógł trochę bardziej kombinować z swoim klonem. Kurde, ciężko. Tak, jak jesteś martwy, to trawy bardziej teraz widać, no. A to już ostatnia na PB było wprowadzone. Tego, no to będzie dopiero w sezonie chyba, tak mi się wydaje. Chyba koniec gry. Chyba koniec. Chociaż, nie no, chyba jeszcze nie skończył. Jezu, 45 minut gramy tą grę? Ja pierdolę. Kormisko, nice. Jakbyśmy barona jakoś poszli. Znaczy, no, ciężko tutaj podsumować, jak LeBlanc działa, jak masz taką drużynę, która no, niestety nie za wiele robi. Nie oszukujmy się. Plus, że jesteś karmą, ale znaczy nie karmą, tylko LeBlancą, która grała AD Carry. I zrobiła 30 kill, więc. No. Ciężko oceniać. Jak mówię, no, tu trzeba będzie wszystko zobaczyć na normalnych serwerach, prawda? Teraz sobie tak można rozkminiać. Ale to za wcześnie. 1600, wow. Okay. Idę po blue. Samo E. Wow. Ten łańcuch jest przekozacki. Dwa inhibitory wzięli. Niewygodnie dla nas troszkę co? 2300 obrażeń. No jak mówię. Strunk, strunk. Wycofali się. Elbart, 4500 HP. No nie. Banshee się ile kupił? Nie, nie, nie. Dobra, coś mi się przewidziało. Nie padł. Amortius. Opa, pa, okej. Okay. No myślałem, że będę miał więcej obrażeń na nim. Ale w sumie on trochę magic resistu ma. Nie wiem ile, zaraz zobaczę. Dobra. Ostatnia chwila prawdy. Katarinę zabili. O, Malphite padł. Kha'Zix padł też? Nie, Kha'Zix żyje. Mogę go przytrzymać. Ten damage z samego W, co? Robi wrażenie. Leczmy się. Nie, 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 nie. Cofaj! Okej. Co za dźwięk? Kurde, ja chciałbym zabić tamtego. Nie. Nie ma szans, kurde, niestety. Nie ma szans. Zastanawiam się, ile ten Kha'Zix miał Magic Resistu, kurczę. Myślałem, że tamten kombos, którego zrobiłem pod redem, powinien mu dużo dać. Stopka.
Nie, dwie przegrane na silverze 3. 60 kamfli na trzaskarz, no ale niestety. Niestety, niestety. Ale muszę tą LeBlancą zagrać na, wiecie, na normalnym serwerze. Jak już wejdzie. Jest naprawdę bardzo spoko. Wydaje się w porządku, tylko trzeba na normalnej grze to stosować, a nie to... na czymś takim. No nic, dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać, co tam uważacie. Jak się LeBlanka podoba. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał nią nigdy więcej grać na AD Carry. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam oczywiście na streamy, na YouTube, na inne filmy i życzę miłego dnia. Bye bye!